enjoy our program very much, and I'm sure we'll enjoy presenting it to you as well. Thank you. W sposób ksiądz rektor zachęca młodych ludzi z różnych krajów do tego, żeby przybyli tutaj dzisiaj? Przede wszystkim właśnie ci młodzi ludzie, organizatorzy festiwalu, którzy 5 lat już pracują wspólnie, czując się sobą bardzo dobrze. Te zebrania odbywają się u mnie przynajmniej raz w miesiącu, przez okrągły rok, czasami częściej. Czy było trudno? No, bezwzględnie. Organizowanie takiej imprezy przy takiej ilości ludzi to jest rzeczą trudną. Ale te trudności to były mniej po mojej stronie. Raczej my mamy komitet organizacyjny składający się z około 10 ludzi, z mojego punktu widzenia ludzi młodych, to znaczy 40 wczesna, energicznych, dobrze ustawionych tu zawodowo i mających dużo energii, smykałki do organizowania tego typu imprez. Powiedzieć, że bardzo, bardzo podoba nam się wasz festiwal i chciałam się ciebie spytać, jak przyciągnęłaś dzieci tutaj? No więc muszę wam opowiedzieć, jeśli mamy czas, na długą historię. Tak w skrócie oczywiście, ale to jest dłuższa historia. Otóż 4 lata temu przyszłam sama na festiwal, a sama mam trójkę dzieci. 4 lata temu to był 6-latek, 4-latek i 2-latek. Przyszłam tutaj, popatrzyłam, mówię, dobrze, na dużej scenie coś się dzieje. Jedzenie jest, ale mówię, gdybym przyszła tu z dziećmi, nic nie miałby do roboty. Totalnie nic by nie było do roboty. Zanudziłyby się jak mopsy. No i później, parę miesięcy później, skontaktowano się ze mnie właśnie organizatorzy festiwalu. Skontaktowali się ze mną. Ale skąd wiedzieli, że ty miałaś taki pomysł? Nie, żadnego jeszcze pomysłu nie było. Tylko ponieważ wspólni znajomi i tak dalej. Skontaktowali się ze mną. Iga, co ty na to? Chciałabyś wziąć udział? Mieli dla mnie jeszcze w planach jakieś inne rzeczy, żeby z czymś innym pomagać. No więc jak przyszłam na pierwsze zebranie i zapytano się mnie, czy byłam na festiwalu, jak mi się podobało, no to powiedziałam, co mi się podobało, a powiedziałam też, że nic nie było dla dzieci i bardzo przykro. No i oni mówią, słuchaj, bardzo byśmy chcieli to zrobić, ale nie mamy możliwości, nie mamy osoby, która by się temu podołała. Ja mówię, dobra, to ja spróbuję. A mam podstawowe pytanie, w jaki sposób pozyskujesz wolontariuszy? Potem czoła, słuchajcie, dlatego, że jest bardzo trudno, ponieważ to jest właśnie wolontaryjna robota, cały dzień od rana do popołudnia. Ale co ja, znaczy oferuję, o co ja proszę moich wolontariuszy, to jest tylko danie mi godziny, 2 godzin czasu. I ja po prostu mam na kartce wszystkich rozpisanych, kto kiedy przychodzi, kto kiedy odchodzi, tak jest. Bo ja też wiem, to jest moja praca od 10 do 5 po południu. Ale wszystkich moich tutaj znajomych i nieznajomych, którzy przychodzą pomóc, to ja chcę, żeby też wchodzili sobie naokoło i patrzyli, co się dzieje, prawda? A kto wpadł na to, jak dzieci zaciekawić, zatrzymać tutaj i żeby one chciały tutaj być? To znaczy, tak, wszystkie zajęcia i tak dalej, kto to wymyśla? Wszystkie zajęcia są wymyślone przeze mnie. Ja pytam się również moich znajomych o radę oczywiście. Potrzebujemy mieć 3 najważniejsze rzeczy. Coś, co musi być o tematyce polskiej, prawda, bo jest polski festiwal. Potrzebujemy mieć rzeczy najprostsze, to znaczy to nie mogą być farby,
bo dzieci przychodzą często występując na dużej scenie, są ładnie ubrane w kostiumy folklorystyczne na przykład i ja bym sobie nigdy nie wybaczyła, gdyby rodzice potem przyszli do mnie z pretensjami, że farba jest na ubraniu, więc mogą być to tylko kredki i mazaki, minimalnie nożyczki, bo musimy uważać na małe dzieci, żeby nikt się nie dziabnął, prawda? No i musi spełniać wszystkie standardy. Tak jest, no i muszę, a ja wszystko wypróbowuję na moich własnych dzieciach w domu. Jak test przejdzie w domu, to znaczy, że będzie się tutaj podobało. A ponieważ tak się akurat szczęśliwie składa, że mój mąż jest grafikiem, więc ja mu rzucam pomysł, mówię mu, co ja potrzebuję i on siada i on mi wyrysowuje. Potem idziemy do drukarza, drukarz nam to drukuje w odpowiednich ilościach i ja muszę mieć tylko pewność, że mam wszystkie wstążeczki, wszystkie sznureczki, wszystkie papiery w odpowiedniej ilości w dniu. Bo nie wiem, czy wiecie, już się nam skończyły dzisiaj bibułki i dziewczynki nie mogą mieć dobianków. To jest moje niedociągnięcie, ja nawaliłam, słuchajcie. Czyli bardzo dużą popularnością cieszy się Kid Stop. Ja co robisz 6 grudnia? A co się dzieje 6 grudnia? W Sydney mamy festiwal. Polish Christmas Festival i potrzebujemy kogoś do Kid Stop. Kochani. Słuchajcie, był ktoś tutaj z Adelaide z Polartu dzisiaj, mnie pytał o to samo. Ja nie jestem w stanie tego obrobić, ale ja mówię, ja jestem... To jest wszystko otwarte. Ja zapraszam chętnych ludzi do pracy, aby przyszli, zobaczyli, co robimy, wzięli te pomysły i przenieśli je do swojego miasta. Tylko niestety potrzeba ludzi do tego, żeby to wyszło, bo samej ja bym w życiu tego nie obrobiła. Dlatego próbujemy ci podkraść wolontariuszy. Organizacyjnym jest około 12 osób, natomiast wolontariuszy jest bardzo dużo, bo na przykład i ze szkół, ale trudno mi powiedzieć ile, no myślę, że w granicach 100 osób. Natomiast jeśli chodzi o komitet organizacyjny festiwalu, to tu mamy panią Joasię Merwar, która jest i w prezydium federacji i w komitecie organizacyjnym. Jak udaje wam się pozyskiwać tylu wolontariuszy? Trudno mi tak z roku na rok? Po prostu dużo młodych ludzi widzi, że jest fajnie na festiwalu i nawet sami się zgłaszają. Nawet do nas, do biura, do pracy. Na każdym festiwalu przychodzi kilka osób i pyta, czy może pracować. Chciałam zaprosić wszystkich, nie tylko z Melbourne, ale również z innych miast naszych, tutaj australijskich, na kolejny festiwal w przyszłym roku. On zawsze jest trzecią niedzielę listopada. Także za rok na pewno też będzie już 6 festiwal, w tym roku jest 5. Dziękuję bardzo. Szuba organizuje ten festiwal między innymi. Co motywuje pana do organizacji tego festiwalu? Najwięcej co mi chodzi o nasze dzieci. Bo wiem, jak przez szkołę chodziłem, to Polacy, kto to są, nikt nie zna tego. I nasze dzieci, następne pokolenie są urodzone w Australii, to tym bardziej się, nawet można powiedzieć, się wstydzili, że nikt nie znał Polskę. A więc chodziło nam o to, motto mamy Bringing a Taste of Poland to Melbourne. A więc, żeby Australijczyki dowiedzieli się, co to są Polacy, bo wszyscy znają, co to jest noki, różne włoskie jedzenia, czy greckie, czy tego, ale Polacy też mają świetne rzeczy. Thank you.
konsulu, serdecznie witamy w Melbourne. Jak to się stało, że pan się tutaj znalazł? Witam serdecznie również. Oczywiście nie jest to przypadek, ponieważ przyjechałem na festiwal. Nie tylko, ale głównie. No i bardzo się cieszę, że mogę to po raz pierwszy zobaczyć na własne oczy. I jak pierwsze wrażenia? Bardzo dobre, bardzo pozytywne. No jest wspaniale widzieć tylu ludzi, w tym tyle osób noszących koszulki z napisem Polska albo mających wymalowane policzki, więc otwarcie przyznających się do polskości, no i najwyraźniej będących dumnymi z faktu, że są Polakami, a znajdując się tutaj w Australii. Jest to szalenie miłe, bardzo wiele też młodych osób, właściwie w każdym wieku osoby, także no i wspaniałe słońce i wspaniałe otoczenie, rzeczywiście przepiękne miejsce. Czy będzie pan konsul na Polish Christmas Festival 6 grudnia Darling Harbour w Sydney? Tak, oczywiście będę i mam nadzieję, że będzie to równie przyjemne i wspaniałe wydarzenie. Znaczy, jestem pewien, że będzie to bardzo, bardzo miłe wydarzenie i już się na to cieszę. Polish. Oh, can you speak Polish? Tak. Jesteście Polacy. Jak się bawicie? Ale dobrze bawimy się, no. Przychodzicie tutaj co roku? Słucham? Przychodzicie tutaj co roku? Tak, co roku, no. Dobrze jest. I co wam się najbardziej podoba? Może dziewczyny, takie ładne, bardzo ładne dziewczyny są. Jak się dowiadujecie o w ogóle o tym, że festiwal się odbywa? Z Polski audycji radiowej. A ja się dowiaduję po prostu, że jest teraz roczny festiwal w październiku. Dobre, bo zimne. Ile masz zamiar wypić dzisiaj piw? No więc miałem, nie wiem, 3-4 partnerki, no to piwo z każdą z nich. Z chłopakami też, no to jest następne 8 piw. No to zobaczymy. I like pierogi. And we came last year, so we thought we'd come back again. What about you? I figure my family's from Lithuania. Maybe they came down from the border.